Cześć, z tej strony Przemek i dziś pogadamy sobie o filmie Race with the Devil z 1975 roku w reżyserii Jacka Starretta z Peterem Fondą i Warrenem Oatesem w rolach głównych. Film jest takim dość nietypowym połączeniem dwóch, powiedzmy, podgatunków dość popularnych w latach 60. czy 70., to znaczy thrillera, powiedzmy, drogi oraz horroru czy thrillera satanistycznego. W tym drugim punkcie Race with the Devil na pierwszy rzut oka wydaje się thrillerem, ale tam z raz czy dwa razy reżyser sugeruje, że wątek nadprzyrodzony jest gdzieś tam obecny. Albo sam to sobie dopowiadam. Tak czy inaczej, mamy dwa małżeństwa jadące na wakacje z San Antonio w Teksasie do Aspen w Colorado. Powiem Wam, że w przypadku kina drogi zawsze lubię wiedzieć, skąd, dokąd bohaterowie jadą. Ja wiem, że często jest to nieokreślone, że często nie chodzi o cel, a o drogę do celu i tak dalej. No ale ja lubię wiedzieć, jak film daje mi taką informację. Naciskam pauzę, wchodzę na mapy Google'a, żeby sprawdzić, w jakich odległościach są wzmiankowane miejscowości albo punkty orientacyjne, ile czasu zajmuje podróż, tak żeby móc umieścić sobie całą historię w jakichś tam ramach, powiedzmy, czasowo-przestrzennych. I tu mała dygresja, oglądam sobie teraz taki australijski serial na Prime, The Lost Flowers of Alice Hart. Nawiasem mówiąc, bardzo fajny, polecam. W jednym z odcinków jedna z bohaterek mówi do drugiej, no, że jakiś tam dzień drogi stąd jest piękny wąwóz, powinnaś jechać go zobaczyć. Czy tam wodospad, wąwóz chyba. I uderzyło mnie to, jak w takich miejscach jak Australia, czy właśnie Stany Zjednoczone, inaczej są rozumiane i postrzegane odległości w porównaniu z Europą. Przecież ja w jeden dzień z Katowic, to w jeden dzień takiej intensywnej, uczciwej jazdy, to dojadę do Włoch albo do Francji. No, do Francji może ja nie dojadę, no, ale na przykład mój tata, jak się uprze, to dojedzie. To jest cała wyprawa do innego kraju, do której przynajmniej ja muszę się konkretnie przygotować. No, w Australii pojedziesz sobie, jutro wrócisz, bułka z masłem, podejście tak, jak ja bym jechał, nie wiem, do Wrocławia na przykład. Dobra, koniec dygresji. Tak jak mówiłem, Fonda i Oates jadą z żonami do Aspen i pierwszego wieczora jeszcze w Teksasie zjeżdżają z głównej drogi na noc gdzieś w pole, tam biwak, kolacja i przypadkowo stają się świadkami zlotu satanistów i rytualnego mordu na młodej dziewczynie, zapewne dziewicy. No, nasi bohaterowie są trochę głośni, więc kultyści ich zauważają i rzucają w pogoń, aby uciszyć świadków. Tamci uciekają na najbliższy posterunek policji. Policja niby wierzy, że coś się stało, ale bagatelizuje sytuację za dnia. Wracają na miejsce zbrodni, ale no, policyjna robota tam na miejscu pozostawia wiele do życzenia. Jak będziecie oglądać, zwróćcie uwagę, jak zastępca szeryfa pobiera próbki krwi z miejsca zdarzenia, żeby wysłać do analizy. No, generalnie widać, że średnio chce im się zająć tą sprawą i najchętniej pozbyliby się przyjezdnych. Sam szeryf dochodzi do wniosku, że to pewnie jakaś zabawa hipisów. Fonda z Oatesem mówią, że nie, to nie hipisi, to sataniści. No, policjanci tam odpowiadają, hipisi, sataniści, jeden pies. Tutaj generalnie szeryf ma trochę racji, bo ci sataniści, przynajmniej w tej scenie rytuału, pokazani są tacy trochę taki trochę hipisowski sposób, wiecie, tam jakieś tańce przy ognisku, bujanie się w narkotycznej malignie, wszyscy nadzy. Gdyby nie ten mord, to sam mógłbym wziąć udział w takiej imprezie. Tak czy inaczej, w międzyczasie okazuje się, że sataniści zostawili w kamperze, w którym podróżują nasi bohaterowie, notkę zapisaną tajemnymi symbolami. I żony naszych bohaterów udają się do lokalnej biblioteki w poszukiwaniu źródeł pozwolących przetłumaczyć enigmatyczny list, bo przecież w Stanach, w bibliotekach, na byle wygwizdowie można znaleźć książki w dogłębny sposób traktujące o okultystycznych rytuałach.
No ale nic, notatka stanowi ostrzeżenie, żeby się tam pilnowali. I nasza czwórka rusza w kierunku Armadillo w Teksasie, aby pogadać z prawdziwą policją, a nie z jakimiś wiejskimi chłopkami, roztropkami w mundurach. Amadio, przepraszam, Armadillo jest w Red Dead Redemption. Oczywiście droga nie będzie usłana różami, a sataniści ruszają śladem naszych bohaterów. Nawiasem mówiąc, to polowanie na Petera Fonda, Warrena Oatesa i ich żony sprawia wrażenie, że pół Teksasu to sataniści, bo prawie wszystkie postaci, które spotykają po drodze, są w jakiś sposób powiązani z kultem. Turyści, policjanci, pracownicy warsztatu samochodowego i tak dalej. No to akurat jest dosyć zabawne. Okej. Reżyserem filmu jest, jak już wspominałem na początku, Jack Starrett. Ciekawa postać, aktor i reżyser. Ma na swoim koncie rolę na przykład Rambo, Pierwsza Krew, albo w Płonących Siodłach. Także w Race with the Devil zagrał małą rulkę, a wyreżyserował przykładowo parę filmów z nurtu Blaxploitation, jak Cleopatra Jones, albo Slaughter z Jimem Brownem. Albo trochę, w sumie bardzo dobry, trochę Bikersploitation, trochę Numsploitation, czyli The Losers z 1970 roku. Widzę też, że ma na koncie film o bardzo intrygującym tytule The Strange Vengeance of Rosalie, zwłaszcza, że zagrał tam zapomniany, a przeze mnie bardzo lubiany aktor Anthony Zerbe. Natomiast Race with the Devil to prawdopodobnie jego najbardziej znany film, a na pewno taki, który odniósł największy sukces w północnych seansach, w kinach samochodowych w połowie lat 70. Główne role męskie. W sumie nie wiem, czy jest sens przedstawiać tych kultowców. Warren Oates, kapitalny, bardzo charakterystyczny aktor, znany głównie ze współpracy z samym Peckinpahem przy kilku filmach. W Race with the Devil był kilka czy kilkanaście miesięcy po głównej roli we wspaniałym Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Ogólnie najlepsze role miał już wtedy za sobą, ale w późniejszych latach jeszcze kilka razy się pokazał. Natomiast mi osobiście wydaje się, już tak nawiasem mówiąc, że chyba czegoś zabrakło, żeby dziś był uważany za aktora totalnie kultowego, wymienianego w jednym rzędzie, na przykład z Charlesem Bronsonem czy Lee Marvinem. No, potencjał miał, ale to jest, myślę, temat na osobną historię. Z kolei no, Peter Fonda, wiadomo, filmowa rodzina, tata Henry i siostra Jane, jednak weszli poziom wyżej. Nagrody, Oscary, Złote Globy, kino z wyższej półki, podczas gdy Peter zawsze kojarzony był z kinem raczej klasy B, choć ma oczywiście pamiętne role na koncie z Easy Riderem na czele. To jeden z tych aktorów, którzy wybili się z pomocą Rogera Cormana. Jest to aktor, który, no tak w uproszczeniu mówiąc, kojarzy się z jazdą na motorze czy z kinem samochodowym. Wiadomo, oprócz Easy Ridera miał jeszcze na koncie na przykład Dirty Mary, Crazy Larry albo The Wild Angels. W Race with the Devil w efektowny sposób korzysta z jednego i z drugiego środka lokomocji. Na motorze, zwłaszcza na początku filmu, sugerującym, że zdarza mu się wziąć udział w wyścigach samochodowych, motocyklowych od czasu do czasu. No i jeszcze wracając do rodziny Fondów, musimy pamiętać o córce Petera, Bridget, całkiem popularnej aktorce w latach 90., która nagle zakończyła karierę. Ja tam wiem, że miała chyba wypadek samochodowy, w którym doznała dość poważnego urazu kręgosłupa, ale nie wiem, czy to było powodem nagłej rezygnacji z grania w filmach. W każdym razie to nie są najlepsze role obu panów, to znaczy Warren Oates robi swoje, jest odpowiednio charyzmatyczny, choć wiadomo, role czysto pozytywnych bohaterów to nie jest chyba to, co jemu i nam jako widzom do końca odpowiada. Fonda, no, nie da się ukryć, jest trochę nijaki, miał kilka lepszych występów
w karierze. W rolach żon bohaterów mamy Lorette Sweet, nazwisko, którego szczerze mówiąc nie skojarzyłbym z twarzą, ale to aktorka dobrze znana z serialu MASH chociażby. Aktorka no, też o dosyć charakterystycznej urodzie. W drugą żonę wciela się Lara Parker, o której szczerze mówiąc nie mam wiele do powiedzenia. Chyba nie zagrała w niczym ciekawym poza filmem Jacka Starretta. Wracając właśnie do filmu, porównując do moich wrażeń z poprzedniego seansu kilka lat temu, jakoś tak zapamiętałem, że film ma nieco szybsze tempo niż w rzeczywistości i że ta taka finałowa scena na drodze, o której zaraz jeszcze wspomnę, trwa nieco dłużej. Ale tu no, wciąż dzieje się wiele. Płonące drzewa, rytualne mordy, bójka w przydrożnej knajpie z muzyką country, jest scena walki z grzechotnikami wpuszczonymi do kampera przez satanistów. Może sama ta scena sama w sobie nie jest zrealizowana jakoś rewelacyjnie, ale może wiecie, ja lubię węże, no to fajne zwierzęta. Zresztą ja wszystkie zwierzaki lubię, ale no samych węży no, trochę się boję. Jak mam złe sny czasami, to jest duża szansa, że węże będą w nich grały rolę główną. Zresztą często mam taki powracający sen, że wąż uciekł sąsiadom i przez kibel albo przez dziurę w ścianie dostaje się do mojego mieszkania. I właśnie widząc leżącego Petera Fonda i wściekłego grzechotnika wymachującego no, tą swoją grzechotką przed jego nosem, no, nie ukrywam, spociłem się. Sam Fonda mówił później, że no, to był wąż, któremu usunięto co prawda kły, ale scena wymagała od niego, żeby, wiecie, chwycił go w garść, a potem go tam w montażu no, zastąpili gumowym, ale jednak początkowo musiał złapać go żywego i Fonda tak naprawdę też był posrany przy tej scenie. Naprawdę nie dziwię mu się. No i finałowa scena, potyczka na drodze, słuchajcie, kamper bohaterów, półciężarówka, pick-up i holownik samochodowy w tańcu śmierci na drodze, blacha trzeszczy, kolejne pojazdy rozpieprzają się, wszystko oczywiście jak należy, nakręcone analogowo, że tak powiem. No wiadomo, wtedy nie było jeszcze CGI, więc jeśli samochód wybucha, to wybucha. Jeśli koziołkuje jak Neymar po muśnięciu łydki, to faktycznie koziołkuje i unosi się nad tym wszystkim ten jakże przyjemny aromat 70-sowego kina klasy B. A 70-sowe kino klasy B jest the best. Recenzenci przyjęli ten film w miarę nieźle, choć zdarzały się opinie mocno negatywne, jak na przykład w New York Timesie, który napisał o tym filmie, że jest to śmieszny filmowy bałagan dla ludzi, którzy nigdy nie dorośli, choć sam film wcale nie jest dla dzieci. Ktoś mógłby pomyśleć, że pan Fonda i pan Oates mają lepsze rzeczy do roboty, ale najwyraźniej nie. Amerykańska produkcja filmowa jest w złym stanie. To był cytat dosłowny z New York Timesa. Szczerze mówiąc, Szczęki, Pieskie popołudnie, Barry Lyndon, Rocky Horror Picture Show, Lot nad kukułczym gniazdem. No, nie wiem, czy w tak kiepskim stanie była wtedy ta ich kinematografia. To są filmy tylko i wyłącznie z 1975 roku. Ciekawe, czy za 50 lat też będzie się mówiło, że no, te filmy z 2023 roku wcale nie były takie złe. Mieliśmy Flesza, mieliśmy Zakonnicę 2, a Netflix robił super robotę. No, pewnie tego nie doczekamy. W każdym razie recenzenci zwracali też uwagę na telewizyjny styl reżyserii i generalnie ciężko się z tym nie zgodzić. Filmowi przydałoby się trochę więcej szerszych ujęć i trochę więcej, nie wiem, przestrzeni i poczucia przemierzania kolejnych kilometrów. I tak patrząc na czysto na thrillery drogowe, no, nie jest to najlepszy film, bo przegrywa choćby z Pojedynkiem na szosie, który od początku trzyma za gardło. Nawet dziś w kwestii kina satanistycznego, no wiadomo, parę filmów to dziś kanon, nie tylko horroru, ale kina w ogóle. No, Dziecko Rosemary, Egzorcysta. No.
ale Race with the Devil nie ma ambicji choćby próbować nawet równać do wymienionych klasyków. To kino wybitnie rozrywkowe, nie zagłębiające się szczególnie w psychikę bohaterów, ale stawiające na akcję, na jakiś tam suspense i wnioskując po tytule, od początku też nastawione na drogę, na samochody i sceny samochodowe. I według mnie na tym polu sprawdza się naprawdę fajnie. A że sataniści, szczerze mówiąc, to mogli równie dobrze być jakieś zwykłe redneki, bez jakiejś tam duchowej czy tam religijnej podbudowy. No, nieważne, ale ten okultystyczny element dodaje jakiegoś dodatkowego, fajnego smaczku filmowi. No i tyle. No, w następnym filmie wezmę na tapet prawdopodobnie jakiś horror. Może coś od Boba Clarka. Może totalnie zapomnianą, wspaniałą Lemorę Richarda Blackburna. Nie wiem jeszcze, zobaczę. Tak czy inaczej, jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie jakiś ślad, lajka, suba, komentarz, żebym wiedział, że warto to kontynuować. No mi te filmiki sprawiają sporo przyjemności, ale koniec końców nagrywam to dla Was, nie dla siebie. Więc jeśli jest ok, proszę o jakikolwiek sygnał, o polecenie kanału znajomym może. No i zaglądajcie też na profil Opium na Facebooku. O tam nie tylko o starociach, ale też wrzucamy. No dobra, Agnieszka wrzuca fajne newsy o nadchodzących ciekawych rzeczach. Okej, tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.